Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam na projekt Dańko, czyli dzisiaj opowiem o wszystkich produktach, które zużyłam w ostatnim czasie, przez ostatnie 2-2,5 miesiąca i wydam recenzję, werdykt i przy niektórych pokażę, czym je zastępuję, czyli czego możecie się w najbliższym czasie na moim kanale spodziewać. Zacznę się wyjątkowo od kolorówki, bo jakaś mi się uzbierała, a kolorówkę wiadomo się używa, a nie zużywa, o w ten sposób. Pierwsza rzecz to korektor i to jest Magic Pen z Lovely, którego robiłam osobny test. To był bardzo małej pojemności produkt, dlatego że bardzo szybko go zużyłam. Mam mnóstwo korektorów, używam ich na zmianę i tak dalej, dlatego też nie będzie następcy. A ten wystarczył na stosunkowo bardzo krótko i to był jego minus zdecydowanie. Ale z kolei cena 10 do 15 max złotych, ale raczej 10, jest jego plusem zdecydowanym. Nie miał jakiegoś krycia, nie wiadomo jak nie rozświetlał. Ja uważam, że to był przeciętny, spoko korektor jak za tę cenę. Jeżeli potrzebujecie zakryć cienie pod oczami, absolutnie nie. Ja używałam go do rozświetlenia okolicy pod oczami i do rozświetlenia środkowej partii twarzy. Swoją funkcję spełnił, ale ja nie będę kupować go ponownie. Możecie zobaczyć test i zobaczyć, jak on tam dokładnie działa i jak on wygląda. Dla mnie to był średniak, spoko na co dzień korektor, jak nie potrzebujecie szału, ale ja do niego wracać raczej nie będę, bo po prostu niczym ciekawym mnie nie przyciągnął. Za to kredka z Mystic, kredka do brwi, to chyba moja ulubiona, chociaż mam już pewnego następcę. Kredka do brwi w kolorze blond Mystic Warsaw i ona kosztuje 15 zł i można ją dostać w Contigo. Udało mi się zużyć właśnie jedną i od razu jak pojechałam do Warszawy, kupiłam drugą bez zastanowienia, bo ten kolor, to utrzymywanie, ta łatwość rysowania, ta konsystencja, bo ona nie jest za mokra, nie ślizga się, nie ma za dużo wosku, ale nie jest też tępa, bardzo łatwo się nią rysuje, sprawia, że jest jednym z moich ulubionych produktów do brwi, który bardzo serdecznie Wam polecam. Także stara i nowa tutaj. Tusz, który skradł moje serce, używałam go bardzo długo i bardzo przypadł mi do gustu. Na początku się nie polubiliśmy, jak robiłam jego test na żywo, ale tusze mają to do siebie, że one potrzebują chwilkę, może przeschnąć, może trochę powietrza do nich musi wpaść. No i właśnie tak było w tym przypadku. To jest zdecydowanie mój ulubiony ulubieniec. Gdyby nie to, że mam bardzo dużo tuszy do, jeszcze zamkniętych gdzieś tam na dole, które czekają na swoją kolej, ale mogą czekać, bo są pozamykane, to bym na pewno do niego wróciła. A to jest Marc Jacobs Velvet Noir i bardzo, bardzo dużo też komentarzy o niego dostawałam, zapytań, co mam dziś na rzęsach. I to właśnie było to. Przepięknie dodawał objętości, rozdzielał, podkreślał ochy jachy. Jeszcze tu coś trochę jest, jeszcze można by używać, ale ja już go używam bardzo długo i to już nie jest ten sam efekt. To już takie resztki, on ledwo zipie, także już sobie go odpuściłam. A teraz będę wykańczać, maltretować, sprawdzać, testować. Tego nie muszę testować, bo ten uwielbiam, ale ten będę testować, a ten wykańczać. To jest Volume Million Lashes z L'Oreala i to jest The Falsies Volume Express z Maybelline, no właśnie zabrakło mi słowa. Zobaczymy, jak on się sprawdzi, jak nie to pójdzie dalej świat, a ten wykańczam i bardzo lubię. Dalej szybko przejdę przez kosmetyki tak zwane podstawowe codziennego użytku, których zużyłam tutaj sporo, bo to są żele pod prysznic najpierw na pierwszy ogień. Pierwszy to Vita Beach Johnson Body Care. To był przeciętny produkt, bardzo ładnie pachniał, a mył, ale nie był jakiś super wydajny, nic szczególnego. Ot, leżał na półce za złoty 50, za euro 50 to wzięłam. Tak samo jak właśnie te żele. Ja je lubię, bo one przepięknie pachną. Są niewydajne, bo są jakieś takie bardzo wodniste i szybko się zużywają, ale za zapachy ja je często kupuję. Pierwszy to był Tropical Paradise i faktycznie pachniał tropikami, bardzo, jak to? Egzotycznie, o, egzotyczny zapach, a tu był jakiś fruit chew, to było takie bardzo słodkie, jakieś takie gumowe właśnie i szybko się zużyło, a teraz używam bananowego i on pachnie jak ten puder bananowy z Vibo. I jak gdzieś kiedyś napotkacie te żele, to nie spodziewajcie się po nich super nawilżenia i super wydajności, ale zapachy mają przepiękne. Za to też zużyłam mój ulubiony produkt pod prysznic, ulubiony produkt wszechczasów, Dove. Nie, to nie. Przy tym nie. I to jest Rituals, olejek pod prysznic, który pachnie powalająco. Właśnie ta biała seria, kiedyś była zielona, i tylko zmienili opakowania.
No i ta sama jego konsystencja i sama jego idea, czyli że to jest olejek pod prysznic, który myje i jednocześnie nawilża. W paczce z Polski lecą do mnie rzeczy z Rituals, w których jest właśnie między innymi ten olejek. Już się nie mogę doczekać, bo zawsze mam ten olejek pod prysznicem i jakiś taki zwykły żel i sobie zmieniam. Ale jeżeli... O, teraz Sephora wypuściła właśnie te produkty. Będą... Są już. Można je kupić i dostać w Sephorze. Także jeżeli kogoś kusi, to ja bardzo polecam spróbować tego. Następnie szybka, krótka piłka, bo to już doskonale wszyscy wiedzą, mój ulubiony szampon. I to teraz tylko nie też moja wina, bo mojemu chłopakowi też bardzo przypadł do gustu. To jest, on nie potrzebuje objętości, ale tak jakoś mu pasuje, więc razem sobie zużywamy, dlatego tego tak dużo jest. Ultimate Volume Shampoo, czyli moim zdaniem najlepszy szampon, bo przepięknie myje włosy i jednocześnie odbija u nasady, nie obciąża tych włosów, są lekkie i mają się układać tak jak... mają. Układają się tak, jak mają się układać, więc jak widać, trzy butelki. Dalej mam jeszcze do kąpieli olejek pod prysznic. Do kąpieli i pod prysznic, o tak. To nie jest olejek myjący, chociaż może? A, można stosować do mycia ciała, ja tego nie stosuję do mycia ciała. Po prostu dodaję to do wody, do kąpieli i to służy mi jako płyn do kąpieli. Ja bardzo lubię te Tutti Frutti, to kosztuje do 15 zł, taka duża butelka. Jest bardzo wydajna, na długo wystarcza, ładnie pachnie, fajnie się pieni i ja mam... trzy inne butelki na wannie, trzy inne wersje zapachowe i zawsze do tego wracam i zawsze to u mnie będzie sobie stało i będzie używane. I mydełko z jałupką Żdzik, mydło kuchenne. Teraz sobie postawiłam na wanilionę w kuchni. Ja te mydła uwielbiam, one mają świetny design, fajnie wyglądają, są bardzo wydajne, na długo wystarczają, mają sporą pojemność. Można je dostać w Polsce, to jest w ogóle polski produkt, polski pomysł i one mają te kuchenne akurat zabijać zapachy. Faktycznie muszę przyznać, że ten goździk jest tak intensywny, że cebulą ręce mi śmierdzą, jakkolwiek to zabrzmiało, cebulandia. Kolejny produkt to krem do twarzy Orientana, naturalny krem śluz ślimaka. Taki piękny, ekskluzywny, ciężki słoiczek, 50 ml. No i ten krem wygląda tak, jeszcze tutaj opakowanie znalazłam. No i co ja wam powiem, day and night, ja go stosowałam na noc. Ale to nie był jakiś mój ulubiony krem. Zużyłam go, nie miałam problemu ze zużyciem go, bo nic złego mi nie robił, ale też nie robił nic dobrego. Krem ze śluzem ślimaka mają być ponoć och i ach, wyrównywać kolory, blizny, niwelować i tak dalej, i tak dalej. Lekki, naturalny krem do twarzy. No faktycznie był lekki, z dużą zawartością oczyszczonego, wysoko skoncentrowanego śluzu z ślimaka. Doskonale się wchłania, to trzeba mu przyznać. Tylko moim zdaniem on się doskonale wchłaniał, ale pozostawał jakieś takie suche uczucie na twarzy. Nie do końca coś mi pasowało. Intensywnie regeneruje i on ujędnia oraz optymalnie nawilża każdy rodzaj cery. Powiem wam szczerze, że właśnie dla mnie to nawilżenie pozostawiało sporo do życzenia i nie, no nie, potrzebowałam, czułam, że potrzebowałam czegoś więcej. Także, no właśnie, niwelowanie blizn, redukuje przebarwienia, wyrównuje kolory cery. Ja nie wiem, czy ja coś takiego zauważyłam od spoko krem, ale bez tych wszystkich obietnic i bez szału, ale może jak ktoś ma dużo blizn i przebarwień, to może warto spróbować, może faktycznie, no u mnie szału nie zrobił. A teraz na noc używam tego My Wonder Balm z Mia i ja go bardzo wam polecałam, ale też uważam, że to nie jest najsilniej i najmocniej nawilżający produkt. Uważam, że relatywnie stosunek ceny do jakości jest super i on jest naprawdę bardzo fajny, wielofunkcyjny i nawilżający, ale moja skóra chyba potrzebuje jeszcze czegoś więcej, ale o tym opowiem więcej w kolejnym dniu. Będąc przy twarzy, jeszcze tutaj kilka produktów. Pierwszy z nich to Kiko Pure Clean Scrub and Peel Wipes, czyli chusteczki do zmywania demakijażu. I one były o tyle fajne, że one miały, tak z drugiej strony był peeling, w sensie one miały takie wypustki, ale te wypustki były tak umieszczone gęsto i tak jakoś mocno zrobione, że to nie było takie lekkie głaskanie, tylko faktycznie to były silnie peelingujące chusteczki. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam i powiem wam szczerze, że mi to odpowiadało. 20, chociaż ja używałam je często, ja takich chusteczek używam do mycia rąk, żeby nie wstawać z nadbiórka, jak się maluję, jak nagrywam, tylko żeby wytrzeć ręce, ale ten peeling też był pomocny, no bo on faktycznie te wszystkie kosmetyki tam odklejał z tych rąk. Powiem wam, że dla mnie to było całkiem spoko, jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego w podróż. Zmywały te chusteczki, nie uczuliły mnie.
Z takimi chusteczkami to u mnie różnie bywa. No i właśnie 20 chusteczek z bardzo mocnym, silnym peelingiem. A teraz mam w biurku po prostu takie z piór Micellar Water Wipes i ja ich używam właśnie głównie do mycia rąk, bo jak mi się nie chce wstać i iść do łazienki, to używam ich przy biurku i są ok. Będąc przy twarzy jeszcze, moja chyba ulubiona maseczka, zwłaszcza jeżeli wezmę pod uwagę cenę, to wskakuje na pierwsze miejsce, bo to kosztuje mniej niż 2 zł, 1,50 zł. I to jest Ziaja maska nawilżająca z glinką zieloną, skóra sucha i normalna. I ona mi wystarcza na 2 razy minimum i uważam, że po niej skóra jest genialnie nawilżona, no idealna. W sensie widać efekty tego nawilżenia i widać, że ona świetnie działa i jeżeli ktoś jeszcze tych tanich z pozoru, takich właśnie niepozornych, o, maseczek nie próbował, to ja polecam. Tutaj Elbiotica, kolagenowe płatki pod oczy, były ich chyba 3, tak, 3 razy 2 sztuki. Ja ciągle szukam płatków, które coś zrobią, ciągle ich szukam i ciągle nie mogę ich znaleźć, testuję ich co chwilę, ja nie pokażę Wam, jakie mam kolejne, bo nawet nie wiem, ale trzymam wszystkie te płatki 20-30 minut i one nie robią kompletnie nic. Nie niwelują cieni, no może tam trochę nawilżają, może tam jakiś okład chłodniejszy dają, ale ja ściągając te płatki wyglądam dokładnie tak samo, jak przed tym, jak je założyłam. I właśnie tak jest z tymi z Elbiotiki. Jeżeli macie jakieś płatki, które faktycznie dają efekt wow, to koniecznie dajcie znać. Teraz produkt do ust, mam następców od groma, więc nie będę pokazywać. Lip Butter Dark Chocolate and Peppermint z Palmersa. Ja uważam, jak ktoś lubi połączenie czekolady i mięty, to to super, bo to fajnie nawilżało. Całkiem przyjemny produkt do ust. No i pandzia moja ulubiona, czyli Tony Moly So Cool Eye Stick, który uwielbiam ze względu na design, ale uwielbiałam też ze względu na formę aplikacji, czyli taki sztyft, którym się pod oczami smarujemy i on faktycznie przynosił taki chłodzący efekt i ja bardzo, bardzo polecałam Wam wielokrotnie ten krem i bardzo, bardzo go lubiłam i dalej bym go polecała i dalej go w zasadzie polecam, bo on świetnie się u mnie sprawdził. Ale znalazłam coś lepszego, troszeczkę droższego, co prawda, to jest właśnie następca Kiehl's Facial Fuel ID Puffer i to jest z takiej męskiej serii, więc to Wam podpowiadam, jakby ktoś szukał. I to jest też krem w sztyfcie, tylko w porównaniu do Pandy on jest bardzo miękki i od razu w kontakcie z twarzą się rozpuszcza i ładnie rozprowadza. A ta pandzia, zwłaszcza pod koniec, była taka już trochę tępa i trzeba było ciągnąć tę skórę pod oczami, a tego nie lubimy i tego nie robimy, dlatego ten Kiehl's zdecydowanie wygrywa i mam wrażenie, że jest troszeczkę bardziej nawilżający i troszeczkę bardziej przynosi właśnie to uczucie chłodu. Także panda, jeżeli kogoś kusi, ja polecam, bo u mnie się sprawdziła, ale jeżeli ktoś szuka jeszcze czegoś lepszego, to ten Kiehl's. Tu mamy Regenerum, czyli regenerujący serum do skórek, nie, do paznokci po prostu. I to miało pielęgnować, wzmacniać, chronić płytkę, otaczający na skórek, zwiększać poziom nawilżenia, działa rozjaśniająco, bla, 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 bla. Kilka tygodni dobrych stosowania, nie zrobiło to kompletnie nic, uważam, że to bubel i znam lepsze olejki do skórek, które lepiej wpływają na paznokcie od choćby ten mój ulubiony Golden Rose albo Semiraki, a to Regenerum Pic na wodę fotomontaż u mnie nie sprawdziło się kompletnie, nie, po prostu nie zrobiło nic. I mam dwie rzeczy do kąpieli, pierwsza to ta z Yves Rocher, powiedziałam, że o niej opowiem. To są takie małe kostki do kąpieli, które się wrzuca i ona miała piękny malinowy zapach, ale na zwykłą, standardową wannę ona była za mało. Rozpuściła się w mig, w sekundę, nie było żadnego nawilżenia i nie było czuć zapachu prawie w ogóle tej maliny. W sensie tak w tej kapsułce był, a jak się rozpuściła w wodzie, to zniknął. Także 5 zł. Trochę w koszu, bo musiałam sobie dolać tego z Farmony, płyną, bo był bez sensem. Za to te bath bomby z Biolove to jest akurat Forget Me Not. I ja nie wiem, dlaczego ja nie wpadłam na to wcześniej, jak o tym mówiłam, że to jest niezapominajka, 1000 komentarzy było, oczywiście, przecież to zna logikę. O zapachu niezapominajki, te kule uwielbiam, co prawda one bardzo brudzą wannę, bo one mają mnóstwo tych olejów w składzie, ale są świetne, bo mocno pachną, mocno nawilżają i są w przystępnej cenie. Mamy tutaj na 2 razy, a tutaj na raz, a cena jest prawie ta sama.
tyle, ale się dzisiaj nagadałam strasznie dużo, ale mam nadzieję, że przydatnie, że coś dla siebie wypatrzyliście, że coś wam się spodobało, że czegoś używaliście. Ja tak ciągle zbieram do denka, zbieram, a jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Potem ktoś mi napisze, kiedy denko, sprawdzam, a to nagle na pół godziny gadania. Na szczęście na tyle się nie rozgadałam i już kończę, żeby nie przedłużać. Koniecznie dajcie znać, co was zaciekawiło, czego próbowaliście, czego testowaliście. Ja pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia za niedługo.